Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna gra niespodzianka. Kolejny film z serii A co to kurka jest? Grę kupiłem dzisiaj na Allegro. Kosztowała mnie, przepraszam, w sklepie Move. Nie wiem, czy to tak się czyta. Move, być może. Na Allegro były, ale niestety o wiele drożej, co mnie bardzo zdziwiło. I pudełkowe są taniej niż elektroniczne. Także gra nazywa się The Banner Saga i zaraz zobaczycie, co to takiego jest. Jedziemy. Zaczynamy. Zaraz zobaczymy tylko, czy to będzie widać na streamie, czy też nie. W grze jest fantastyczna muzyka. Podobno. No i wyszła już dwójka tej gry, natomiast ja dwójki jeszcze nie kupuję, bo jest za droga, a nie grałem w jedynkę. I zobaczymy, co to takiego jest. Naprawdę, jeszcze przed uruchomieniem powiem Wam kilka rzeczy. W grze prawdopodobnie jest fantastycznie zrobiona jeszcze grafika. To jest grafika taka jak tutaj, czyli taka rysunkowa jakby. Rozgrywa się to gdzieś tam w jakiejś krainie na dalekiej północy. Mniej więcej Skandynawia, tamte rejony. Zarówno rasa tych właśnie, oni się nazywają Jarle chyba, to są takie jakby olbrzymy, no i oczywiście ludzie. Podobno w grze bardzo dużo jest wyborów, które mają wpływ. Jest to takie troszeczkę czytana gierka, taki RPG połączony z walką w systemie turowym. No ale dobra. Dosyć tego ględzenia. Zaczynamy. Fabuła w grze Banner Saga zmienia się w zależności od wyborów, których dokonujesz. Czasami będziesz przełączać się pomiędzy głównymi postaciami i śledzić fabułę. I dalej nie przeczytałem. Bogowie umarli. Ludzie i giganty zdołali przetrwać wyłącznie dzięki kruchemu sojuszowi, który pozwolił im pokonać czarnych najeźdźców, zwanych drążycielami, i wyprzeć ich na pustkowia północy. Nastała era dobrobytu, życie biegnie dalej. Lecz jedna rzecz wstrzymała swój bieg. I teraz od razu wam powiem, że jest to słońce. Að sjá dregjana á ferli meðan vor. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Thank you.
No dobra. Tak to się zaczyna, ta historia. Słońce się zatrzymało. Verðið á braut! Engan eigi ég hlut að máli þessu! Tutaj jest napisane wszystko, o co mniej więcej chodzi. Ja tutaj grałem chyba z 5 minut i wiem mniej więcej, o co chodzi. Piszecie, że dźwięk jest za głośno. Tylko, że tu, kurczę, nie można... Nie wiem, no tu nie ma żadnej opcji ściszenia tego. Mogę muzę wyłączyć, ale to lipa. Dobra, no pogramy tak. W razie czego mnie nie musicie tutaj słuchać za bardzo. Ważne jest, o co chodzi. Tutaj jest ten system opisany, że mogę sobie przechodzić. Tutaj po kolei, którzy będą atakować. Zaczynamy tymi olbrzymami. One się nazywają... To są jarle, chyba. Głośnik, znak głośniku. Głośnika. No tak, ale to mogę wyłączyć dźwięk tylko po prostu. Wyłączyć albo włączyć. Siebie daj głośniej. No właśnie, chodzi o to, że ja już jestem na maksa. Dobra, jedziemy. Tutaj kolejność jest, to jest znane. Bardzo żałuję, że w Darkest Dungeon nie ma tego właśnie systemu, podczas tury najpierw wykonuje się ruch, później dopiero akcję. Dobra, ci zajmują po 4 kwadraty i teraz tutaj mam przejść. Proszę bardzo. I teraz... Tak. Ma 5 siły, 4 obrony, ja mogę mu 2 obrony zabrać, albo 5 siły. Jak mu do zera któryś z tych spadnie, to chyba zginie. Gdy przełamie obronę, więcej obrażeń, ale nie ma sensu tutaj przełamywać. Nie wiem, co oznaczają te 3 gwiazdeczki. No dobra, dostał gościu. Dostałem jeden sławy. Tu się jakoś rozwija tych gości, ale to później zobaczymy. I teraz co? Gdy wykonam akcję, twoja tura dobiegła końca, rozpoczyna się tura przeciwnika. Okej. Przeciwnik ma dużo punktów obrony. Ja obrony mam chyba 7 aż. Ktoś mi zadał 1. A to jest szefów Jastrząb. Ma jakąś tam siłę woli. Zobaczymy zaraz. Złote pola. Tutaj jest to chyba siła woli. Normalne ataki ranią jeden cel, ale twój wojenny jastrząb dysponuje zdolnością specjalną. I pole, w którym stoi wojenny jastrząb, aby uzyskać dostęp do jego zdolności. Klikamy i tu ma takie coś. To się nazywa burza, albo atak, albo koniec tury. Robimy burzę i wtedy wszystkich rąbnie tutaj w tej... Zabił ich. I tak oto udało ci się szybko wyeliminować straż przyboczną wodza. Gdy na planszy zostaje jeden przeciwnik, aktywuje się tryb plądrowania. Gdy plądrowanie jest aktywne, postacie wykonują ruch zgodnie z ustaloną kolejnością i nie ma gwarantowanych tur.
Zwróć uwagę na inicjatywę i to, jak zmienia się kolejność. Twoje jednostki będą wykonywały dwa ruchy z rzędu. No i jak ja tu mam teraz plądrować? Postać nie ruszy się w swojej turze, może odpocząć i uzyskać jeden punkt siły woli. Wódz odpocznie w tej turze. Mogę wykorzystać siłę woli, żeby zwiększyć obrażenia. Pięścią, następnie na gwiazdki znajdujące się nad pięścią, aby zwiększyć siłę woli. Liczba gwiazdek dostępnych w każdej turze jest zależna od wartości współczynnika wysiłku. Wysiłek 1. Liczba obrażeń, które zadasz, zwiększy się, jeżeli zwiększysz liczbę punktów woli. No dobra, on ma 9, aha. Czyli tak, i muszę teraz na gwiazdkę, żeby jeden punkcik dodać. I teraz już za 9. Dobra, dostał. Zwycięstwo. No, jak tym. Jak w AW, kurczę, zwycięstwo. Tylko, że tam jest jeszcze jedna literka, zwycięstw. 5 sławy, kontynuuj. Like a rabid wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more threats to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his last. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal. I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Rozdział pierwszy, czyli to był taki samouczek. Dobra, tu u góry coś się pojawiło. Kiedy opuszczasz wielką salę, znajomy mężczyzna zrównuje z tobą krok. Od razu przechodzi do sedna. Erik, zarządca Strandu, zajmuje się interesami gubernatora. Ty jesteś Ubin? O co chodzi? Gubernator powiedział, że nam pomożesz. Co masz na myśli? Skalfingowie, których nie zabiłeś w wielkiej sali, rozpierzchli się po śmierci ich wodza. Gubernator chce, abyś dopilnował, żeby tu nie wrócili. Spotkamy się na rynku przy porcie. Wiem, kto może nam powiedzieć o ewentualnych zagrożeniach. No i dobra, tutaj u góry, słuchajcie, są jakieś takie dziwne rzeczy. Na razie nie wiem, o co chodzi. Opcje, to jest to, już sprawdzaliśmy.
Dni to jest 0. Tu są zapasy, czyli mam zapasy na 100 dni chyba jedzenia, bo tutaj jedzenie się zużywa podobno. I sława, jak tu kliknę, to nic się nie dzieje, a tu też nic się nie dzieje. Morale wysokie i tak, członkowie klanu 0, wojownicy 0, warlowie 32. Czyli ta moja kolumna cała to jest 32 ludzi. I teraz tutaj mogę klikać, widzę to. Zajmę się tym. To ja niby jestem tym gościem chyba. Tak trochę młodszy mógłbym być. Idziesz z urzędów starych domów i zniszczonych stoisk. Kolorowe płótna trzepoczą przy podmuchach wiatru. Pewien mężczyzna blednie, gdy się zbliżasz. To jest fantastyczna rzecz w niektórych RPGach, na przykład w tym ostatnim Obsidianu, jak to tam się nazywa. Zapomniałem. Też tam są takie karteczki i teksty. To wyrabia wyobraźnię. Bardzo fajna rzecz. Szkoda, że wcześniej nie robili tego typu gier. Z taką fajną grafiką rysunkową. No dobra. Had nie mam dziś nastroju. Na co? Rozmowę z idiotą. Wódz Skalfingów wykrwawił się godzinę temu, więc jeśli mi powiesz, dokąd popełzli pozostali, nikt dziś nie będzie próbował cię zabić. Nie rozmawiam, nie rozmawiają ze mną. Riku, potrzebujesz pomocy? Nie mam tyle cierpliwości, nic nie mów. Spróbujemy go zastraszyć. Zmieniłem zdanie, nie będziesz nam potrzebny. Had zaczyna się pocić, przerzuca brudne błyskotki na stole. Zaczekajcie, kupcie coś. Skoro co tydzień dostaję po głowie, to skąd mam mieć tak dużą wiedzę? Grosik na jedzenie. Dobra, zapłacimy mu. Nie wiem, ile mam kasiory, bo nie wiem, czy to jest jakiś ekwipunek. Rzucasz kawałek srebra na stół. Mężczyźni patrzą na ciebie ze zdziwieniem. Had pokazuje swoje towary. Weź, co ci się podoba. Chcę poznać nazwę tego miejsca. W szlachcicu przy wschodniej ścianie. Przynajmniej byli tam kilka miesięcy temu. Had kuli się, gdy widzi podniesioną dłoń Erika. Erika. Zabiera rzeczy ze swojej chaty. Pewnie zniknie, póki emocje nie opadną. Twój ochroniarz robi krok do przodu. To wszystko? O kurka, jaki zielony. Gunulfie, czy byłeś ubrany na zielono w wielkiej sali? Nie, kupiłem to, gdy spacerowałeś. Dlaczego pytasz? Wyglądasz jak żaba, bez powodu. Dobrze wyglądasz. Zawsze to lepiej niż brokuł. No oczywiście, że tak. Odchodzi obejrzeć inne rzeczy. Czy na streamie jest ktoś, kto grał w ogóle w to? Tutaj jakąś pomoc będzie mógł udzielać na bieżąco, czy nie bardzo? Na twoim człowieku chyba nie można polegać. Dlaczego? Wie, ale kiedyś był z Skalfingiem. Jeśli teraz liżą lany, poszli pewnie do jednego ze swoich starych miejsc. Szlachcic to pijalnia miodu. Nazwa jest dość ironiczna. Znam kogoś, kto chętnie zająłby się tymi skalami. Znajdę go. Spotkamy się na miejscu. Gorsze rzeczy. Dopilnuj, by gubernator pamiętał o swojej obietnicy. Podwój wysokość podatku. Przypomnę. Dobra.
Więc tak, tu byłem. Teraz tutaj trzeba iść. Docierasz przed wejściem od szlachcica. Kilka minut później pojawia się Eirik. Obok niego idzie ogorzały mężczyzna, przedstawiający się jako Valgard. Wskażę im drogę, mówi Eirik, spoglądając przed ramię. Gotowi? Załatwmy to. Valgard otwiera drzwi z taką siłą, że nie zamknął się bez uprzedniej naprawy. Gdy wchodzisz do sali, widzisz, że Eirik już siedzi u szczytu stołu. Zdążył wyjąć topór. Pijani skalfingowie próbują wyciągnąć swoją broń, przewracają stoły, rozlewają miód. Dobra, jest walka. Kliknij jednostkę, aby rozstawić ją. Tylko, że ja nie wiem... Aha, tutaj jest ich siła, czyli obrona 9, siła 8. Tego 2. A to? No ten jest naprawdę niezły. Siła 15. Ten, siła 9, czyli słabo, a to siła 10. Zapora. Upieszca dodaje jeden punkt obrony sojusznikom oraz sobie, gdy stoi na polu przyległym do sojusznika. Kamienny bastion 1 blokuje 3 punkty obrażeń każdego ciosu przez jedną rundę. Czyli to taki trochę kapłan, a to... Podpłata. Po otrzymaniu ciosu postać wyprowadza kontrę, która zabiera przeciwnikowi jeden punkt obrony. Prawdopodobnie, znaczy, może jest tak, że trzeba tą obronę przełamać i dopiero wtedy obrażenia zadawać. Nie wiem, zobaczymy. A ten gościu? Lekki chód. Piechur może mijać sojuszników. O! Przegrupowanie. Dodaje 2 punkty woli sojusznikowi. No to chyba oni z tyłu muszą być. A ten? Mocarne uderzenie. Przeciwnicy przylegający do celu otrzymał jeden punkt obrażeń siły. I jeszcze jest burza. Zadaje normalne obrażenia siły dwóm przylegającym przeciwnikom, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od celu. Dobra. Czyli tak. Ten niech będzie tu. Ten niech będzie... tu, ten tu, a ten tu. Ilu ich jest? Co to w ogóle jest? 5-8, 5-8, 5-8. Czy oni mają jakieś, kurcze? Oni wszyscy mają tą zaporę. Dobra, niech będzie tak. Gotowe. Patrz na nich, to będzie masakra. No dobra, czyli co ja mogę zrobić tym gościem? Mogę dać właśnie ten kamienny bastion. Okej, jeden idzie. A ten co może zrobić? Przegrupowanie. Co to znaczy? Dodaje 2 punkty woli sojusznikowi znajdującemu się w dowolnej odległości. A to odpoczynek. No to daj temu. No, dzięki. Dobra, spokojnie. A ten? Ruch, atak. Odpoczynek. Teraz ten. Odpoczynek. Dobra. I
ten nie wiem, czy jeszcze raz może to zrobić. Może. O! O kurka! Co to było? Dobra, to ty teraz... Atak. Siła za 3, obrona. Za 5. Dobra, dostał ładnie. Teraz ten. Niestety nie może. Dobra, spróbujemy tutaj dojść. I temu. No kurka, co jest? Nie może po skosie, ale lipa? Nie może po skosie atakować, a żebym ja to wcześniej wiedział, zmarnowałem tutaj i się wystawiłem tylko. Czy ja mogę się cofnąć teraz? Nie mogę. No go obsiądą teraz. Dobra, teraz ten. Dobra, siadł. Teraz tego gościa cały czas trzeba napieprzać. Tylko trzyma. Dobra, zginął. Sława 1. Pięć 12. Czy ja mogę coś... Dobra, teraz już będę wiedział, jak to zrobić. Tutaj muszę przejść. I teraz mogę w niego rąbnąć. Za 3. Za 4 tylko. Ale lipa. Wodza rąbnął za 2. Nie wiem tylko, jak tu się życie leczy. Dobra, wodzu. Dziabnij go za 5. Awans dostanę. Kurka, jakie ataki robią, no? Dobra, ja tu muszę teraz. Ten bastion. O, niestety, teraz mi go... Nie obsiądą. Okej. Okay. Teraz co powinienem zrobić? Który to jest tarczownik? To jest ten, to jest to? To jest ten, dobra. Kurka, przeżył, ale jaja. Ale lipa. Co ja zrobiłem źle? Jak on mógł przeżyć? O kurde, a co to? Kto to jest?
Przywódca bandytów. Niezły gościu. Rozwalił mi tego tarczownika. Ale lipa. A nie, to jest tamten trup. Dobra. Za 7. A, jeden mu został tylko. Kurka, prawie mi zginął ten gościu. Dwa życia mu zostało. Co to za jaja? Szkoda, że tu żadnego leczenia nie ma. Kurka, zabił mi tego brodatego, no nie wierzę. To chyba lipa będzie. Kapitan zginął, ale lipa. Nagrody, awans. Podpływają landskipy. Dobrze znam jeden z tych sztandarów, to Wagnir, następny w kolejce do tronu Warlów. A drugi sztandar wygląda na kogoś ważnego. Tak to ważni goście, widzisz, z czym muszę się zmagać? Zaczynam rozumieć, miałeś nadzieję, że... Powiem, ale wszystko jest w porządku, gdy przybędą goście. Nie ja, gubernator. Muszę się pozbyć gnijących ciał i morza wnętrzności. Jeszcze o coś prosić. O co chodzi? Byłoby dobrze, gdybyś przetrzymał naszych gości nieco dłużej w porcie. Okej, pomyślę nad tym. Szybko opuszczają pijalnię. Erik rzuca barmanowi kilka sztuk srebra za bałagan, który wyrządził. Cóż, oślemionami, idziesz do portu powitać przybyszy. Kurka, ale zginął mi ten mój zakapior najlepszy. Dobra, jakaś flota przypłynęła. Aha, teraz się podświetla tutaj to. Ogniże. Zbliża się znajomy Warl. Przypominasz sobie, jak w młodości przemierzał salę w Grofheimie. Ubinie, ależ się postarzał. O kurka, jak go zrobili. Tak to bywa z wiekiem, skoro jest Wognir, musi być tu też Hakon. Musi? O, jest gościu jakiś. Wciąż okradasz biednych i głupich, stary wołojaku. Z
Swoją drogą nie wiedziałem, że jesteś aż tak daleko od domu. Właśnie wróciłem. Cieszę się. Złota głowa wilka na czerwonym tle. Król ludzi lub ktoś, kto go reprezentuje. Szczenie króla. Syn króla Ludin. Nie widziałeś skrybo. Sojusze. Co za strata czasu, dokładnie. Prawie o tym zapomniałem. Dobrze, że jesteś obok, Hakonie. Pojedźmy razem, w porządku, daj nam jeden dzień. Czyli sporo czytania jest w tej grze. Giganci podążają jego śladem. Rozpoznasz kilku, ale nie wszystkich. Poszukam Mogra. Do zobaczenia rano, Skrybo. Pójdę z tobą. Młody książę ludzi schodzi ze statku, poprawia szatę i rozgląda się po plaży. Ludin wygląda na chłopca, który w dzieciństwie wyrywał pająkom nogi. Długa droga do Grofheimu zapowiada się ciekawiej niż zwykle. Twoje mięśnie tracą sprawność w wyniku zmęczenia. Z uśmiechem wspominasz miniony dzień. Jeden z ludzi gubernatora zaoferował ci nocleg. Z drugiej strony, skoro jutro masz dołączyć do karawany Wognira, nie zaszkodzi napić się z Hakonem i przedstawić się księciu, o którym tak dobrze mówili. Kliknij ikonę rozmowy, by porozmawiać z jednym z twoich bohaterów. Tu jest ten książę, a tu jest ten czarnuch. Znaczy, ten z czarnymi włosami i wąsami. Dobra. Kurka, dużo tego czytania, takie... No dobra, do księcia. To tutaj znajdujesz księcia w karczmie, budynku strzegą strażnicy. Wśród nich jest Varl, który najwyraźniej pracuje dla Ludina. Kobieta w czerwieni macha, byś do niej podszedł. Stoi obok ciebie ze skrzyżowanymi ramionami. Witaj. O kurka, jaki mały dziabąg. Ja i moi strażnicy pójdziemy z wami. Ludin podnosi wzrok, kobieta nie reaguje. Dlaczego? Pracuję dla króla, zbieram dziesięcinę dla stolicy. Na pewno kiedyś się spotkaliśmy. Poborca podatkowy, dobry towarzysz. Czego chcesz? Przedstawić się, chciałem się czegoś o tobie dowiedzieć. Spisuję wydarzenia historyczne, pomyślałem, że możemy porozmawiać o twojej wizycie. Nasi królowie ogłaszają to we wszystkich krainach. Ostatnio dużo podróżowałem. Czysta formalność. Wognir przyjechał do naszej stolicy, a my teraz przybyliśmy do Grofheimu, by scementować sojusz dla kolejnych pokoleń. Chyba nie jesteś z tego zadowolony, to niepotrzebne. Poza tym jest tu potwornie zimno. Dobra, jeszcze mogę tu wejść i mogę z tym pogadać. Skrybo.
No nie sądzę, żeby ta gra się nadawała na YouTube. Jest bardzo dużo czytania, czego ludziom nie będzie się chciało robić, bo część ogląda na przykład na telefonach i nie będzie widać tych liter. Dobra, i tu jest ostatnia lokacja, gdzie ja mogę wejść. O świcie budzisz się podczas dostawy towarów. Przynajmniej wydaje ci się, że to świt. Ciężko powiedzieć, skoro słońce się nie rusza. Gubernator wysłał zapas skór. Ku twemu zdziwieniu jest wszystko, o co prosiłeś. Zastanawiasz się, czy Eirik miał z tym coś wspólnego. 20 tej sławy jeszcze. Kurka! Chciałbym wreszcie zobaczyć, jakie te umiejętności są. Strażnicy przeprowadzają wóz ze skarbem przez bramę. Wognir już tam jest. Chwilę później pojawia się Ludin i jego ludzie. Mogr robi krok do przodu. Kwatermistrz Wognira, o ile dobrze kojarzysz, dowodzi jego wojownikami. Znasz go tylko z widzenia. Pyta, czy jesteś gotów do drogi. Jesteśmy gotowi. Zostały zwykle mniejsze drzwi wbudowane w bramę wystarczą dla wchodzących lub opuszczających miasto, ale tym razem nakazano strażnikom otworzyć bramę na oścież. Pod nosem mamroczą coś, czego lepiej nie słuchać. Być może gubernator spodziewał się, że przyprowadzisz tłum ludzi. Tymczasem towarzyszy ci zaledwie kilku złych i zmęczonych osób. To dobrze podsumowuje Strand, myślisz sobie. Okej. Czyli wyruszamy z tego miasteczka z podatkiem. No, mamy już wojowników 85 i warlów 366. Także kurka całkiem niezła ta. Karawana się zatrzymuje. Prezent, mówi Mogr, otwierając beczki z miodem. Od naszego szczodrego przyjaciela gubernatora Strandu. Mijają godziny wypełnione śmiechem, a miód leje się strumieniami. Wypij trochę, wypij dużo, wznieś toast. Wypij trochę. Pijesz z umiarem, nie masz nic przeciwko dobremu napitkowi, ale ktoś musi przecież pilnować obozu. Biesiadnicy wkrótce zasypiają. Kurde, to mi podpada. Podnosisz się zmęczony po wczorajszej zabawie. Mogr budzi wojowników, a ty zauważasz, że Ludin ci się przygląda. Idzie w twoją stronę, omijając śpiących towarzyszy. Obudź się, mówisz do Wognira. Jesteś potrzebny. Wyglądasz na wypoczętego. Ze złością. Kiedy dojdziemy do Grofheimu? Za 2 dni będziemy w Strandzie. Chodź, pokażę ci na mapie. O, to teraz będzie mapa pewnie. Mapa świata. Kliknij i przeciągnij mapę, aby się rozejrzeć. Ikona portretu wskaże ci miejsce, w którym znajduje się twoja karawana. Aby zobaczyć historię danego miejsca, wystarczy je kliknąć. Kiedy skończysz skorzystać z mapy, kliknij X na dole ekranu. Czyli tu. O, czyli tu są różne miejsca. Jesteśmy tutaj. A czy mogę to prze... O! Są jakieś góry, nie góry. Bagna. O kurczę, jest tutaj troszeczkę tego. I
to wszystko można kliknąć? Tak. A te bagna? Długa i nieurodzajna równina nadająca się wyłącznie na pastwisko, pomimo włożonego wysiłku w uprawę ziemi, wciąż pozostawała ona bezużyteczna dla ludzi. Co gorsza, mawia się, że jest domem dla dusz, które nie zaznały spokoju. Fajnie to jest zrobione, można to bardzo po... Aros. Tu jakiś las. Leżąca w mrożnej puszczy głębina przyciąga niewiele wilków, ponieważ boją się one przekroczyć rzekę Ormse. Wilgotne i błotniste otoczenie jeziora jest siedliskiem owadów, których liczba wciąż wzrasta. To nie las, tylko jezioro. A wygląda jak las, chyba że to tu jest to jezioro. Nie no, jest tutaj dużo miejsc, naprawdę. U ujścia do Szaromorza znajduje się fiord z 5 zatoczkami. Wyglądem przypomina ramię i dłoń. Jest to jedna z najgłębszych rzek przecinających Svartbok. Niektórzy widzą w rzece głowę węża, ale każdy, kto był kiedyś w rejonie Svartbok, jest odmiennego zdania. No, muszę wam powiedzieć, że to jest zacne. Tu jeszcze... O, tu jeszcze te wyspy można zobaczyć. Naprawdę coś fajnego. I co ja mogę tu jeszcze zrobić na mapce? Last Gate. No dobra, wychodzimy. Idziemy na północ, potem na wschód, obok fortów. Grofheim jest niedaleko, jest daleko od strandu. Czeka nas długa wędrówka. Powinieneś się napić wczoraj. Dlaczego nie popłyniemy? Dlaczego musimy iść pieszo? Srebrna Zatoka została tak nazwana nie bez powodu. Przez cały rok skuta jest lodem, który zniszczyłby nasze langskipy. Szkoda. Pokazalibyśmy ci piękny Skrymistet. Kurka, jakie nazwy te. To w połowie zatopione miasto pełne drążycieli. Mój książę, drążycieli i lodowców. Lubisz lodowce? Ludin wydycha powietrze przez nos, wyrażając swoje niezadowolenie. Odwraca się i uderza w bok namiotu, krzycząc do swoich towarzyszy. Nie wsadzaj kija w mrowisko, w ogniże. Jest chyba równie niezadowolony jak ty. Spędź z nim kilka dni, przyjacielu, sam. Zaczniesz szukać klifu, z którego mógłbyś zeskoczyć. Ludin denerwuje się bardziej niż Hakon. Pora ruszać, jeszcze pół dnia drogi. Verdfell. No klimacik jest w tej grze, rzeczywiście. Obóz to miejsce, w którym zarządzasz karawaną. O kurczę, no! Podczas podróży możesz w dowolnej chwili wejść do obozu, klikając przycisk obóz w oknie podróży, czyli to do tej pory chyba nie było dostępne. W obozie i w miastach możesz ulepszać swoich sojuszników i wyposażać się w różne przedmioty w namiocie bohaterów. Możesz zabić czas, korzystając z namiotu do odpoczynku. Odpoczynek poprawi morale karawany. Wysokie morale zmniejszy liczbę ofiar walki i wpłynie na twoją siłę woli. Każdego dnia spędzonego w ten sposób tracisz część zapasów, więc odpoczywaj tylko wtedy, gdy to konieczne. W namiocie szkoleniowym możesz bezpiecznie przetestować różne postacie w walce próbnej. Kliknij przycisk opuść pod obozem, kiedy postanowisz kontynuować podróż.
Okej. Więc jest obóz. Taki dosyć spore te namioty mają. No i spróbujmy tutaj kliknąć. Namiot bohaterów. Urazy. Przynajmniej jedna z twoich jednostek odniosła rany. Ranne jednostki mogą walczyć, ale otrzymują karę do maksymalnej siły równą liczbie dni, jaka minęła od zranienia. Rany goją się po pewnym czasie. Czyli co? Czym dłużej, tym większa kara? Trochę bez sensu by było. O, ten gościu ma to zranienie. Jeden punkt siły w bitwie. Odpocznij w obozie. Czyli nie zabili go. Drużyna. To jest to, a mogę mieć chyba 5. I tu chyba jest coś... Wyjdź. Sławę zdobywa się za pokonanie przeciwników. Za uzyskane punkty można ulepszać swoją postać. Kliknij jednostkę, aby zobaczyć jej współczynniki, dowiedzieć się więcej o jej zdolnościach. Oto menu rezerwy, czyli miejsce, w którym tworzysz drużynę. Aby dodać gracza do drużyny, przeciągnij jego portret do jednego z miejsc na górze. Kliknij portret postaci, aby zobaczyć jej współczynniki. Jeżeli chcesz wyposażyć swojego bohatera w przedmiot, przeciągnij go na portret bohatera. Kliknij przedmiot, aby zobaczyć, jakie premie zapewnia. Ok, czyli co? Tu już się nic nie da zrobić, bo już mam wszystkich. No dobra, to ty jakie masz umiejętności? Mogr, ranga pierwsza, wytrawny tarczownik. Kliknij przycisk umiejętności, aby dowiedzieć się więcej na temat zdolności jednostki. Tutaj przedmiot może chyba mieć, ale tylko jeden? Lipa. A jak to tutaj kliknę? O, tutaj wszystko jest opisane z tego, co widzę. No dobra, kliknijmy. Zesłanie bólu. Wytrawny tarczownik uderza wroga zajmującego sąsiednie pole, redukując jego obronę i wzmacnia swoją zdolność pasywną. Odpłatę. Tarczownik zadaje więcej obrażeń obrony przez jedną turę. Ranga pierwsza, druga i trzecia. Można to rozwinąć. A tu jeszcze coś jest. Odpłata. Aha, i zesłanie bólu. I ta odpłata to tylko jeden poziom, a to... 3 poziomy. A to jak kliknę? To się nic nie dzieje. Ale gdzieś tam te punkty sławy miałem niby wydawać, a to można zmienić pewnie imię. Następny. Gunnulf. Ranga pierwsza, wojenny jastrząb. To ten w zielonym ciuszki, co se kupił. Awans może być. O, to zaraz zobaczymy. Dobra, dobra. I ten tutaj ma różne takie. Proszę bardzo. Ludin. A co ty potrafisz? Nabicie. Włócznik przebija swojego przeciwnika i zadaje normalne obrażenia siły. Następnie wyprowadza kopnięcie, które odrzuca cel i powoduje krwawienie. Jeżeli przeciwnik poruszy się w kolejnej turze, jednostka, która krwawi, otrzymuje jeden punkt obrażeń siły za każde minięte pole. Efekt ten jest szczególnie niekorzystny dla jednostek, które zostały przesunięte wbrew swojej woli. Dobra. Jeszcze mamy to, czyli Hakon. Tylko, że to mnie zmartwiło. Jeden przedmiot tylko można mieć. Trochę nie popisali się. Zawsze w takich RPG-ach to czym więcej przedmiotów, tym lepiej. I kto jeszcze jest? Mogr. No to już było. Dobra, ten ma awans, zróbmy to. Zwiększ współczynniki, zwiększ poziom przedmiotu.
Że tak powiem. Aha. Czy na pewno chcesz awansować za 5 punktów sławy? No, a więcej to bym chciał, Boże, za więcej. No, dobra, potwierdź. A, mogę tutaj sobie teraz wpakować. Dostępne są 2 punkty. W obronę mogę wpakować, w moc, później w te gwiazdki. To kurka, już zapomniałem, co to jest. No to ty żaden tarczownik nie jesteś, tylko wojenny jastrząb, to musisz tu. O. A, i te banery to obrazują nam właśnie graficznie, ile tego jest. No dobra, no to potwierdzam. Coś tu jeszcze można? Nie, już tylko wyjść można. Dobra, ten jest drugi poziom i zranienie będzie coraz gorsze. Nie można tego uleczyć jakoś? Chyba nie. No dobra, wychodzę. I teraz są te inne dostępne, tu widzę. To są... To już było. Teraz jeszcze mamy dostępne co? Tutaj ten główny namiot, tutaj coś jest. Co to jest? O kurka, kliknąłem chyba, że koniec. Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. They tend livestock, but most are just men driven from strand with nowhere else to go. Why else would anyone stay? We won't stop long. No ale teraz to mam tą karawanę całkiem niezłą. I na przodzie idzie drużyna, bo to widać, ten w zielonym idzie pierwszy. Gdzie zniknęło wasze bydło? Jacyś ludzie niosą je na wzgórza? Jakich setek, kurka, jakich setek? Kupimy to, co nam sprzedacie. Gdzie Ludin? Jakieś zakapiory takie czarne. Włócznik może atakować po przekątnej na odległość 2 pól. To po co ja tak blisko tutaj podsunąłem się? Wciśnij tab lub kliknij sztandar w prawym górnym rogu ekranu, aby porównać współczynniki przeciwnika ze swoimi. O jest, to jakiś zakapior potężny. Współczynnik obrony blokuje ataki na siłę. Każdy punkt obrony przeciwnika powyżej wartości siły atakującego zwiększa o 10% szansę na odbicie ataku. Szansa na trafienie wyświetla się nad przyciskiem ataku.
Zaatakuj tego kurka na 50% tylko ma. Może bym tak zrobił? Nie, nie mogę. Odbicie, dupa. Odbite ataki nie zadają obrażeń. Przegrasz z Kretesem, jeśli nie osłabisz obrony przeciwnika. Atakowanie siły i obrony przeciwnika jest tak samo ważne. Ojas! Jak mi przydzwonił? Aha, czyli niby obronę trzeba mu osłabić. Dobra, ładnie. Oddał za 3. Tylko nie wiem, co to jest w ogóle. No za jeden, a miał jeden, ale lipa, co ja zrobiłem. Uciekł. Coś odpalił, ale co? Użyj rogu. To było coś. Awans. Czyli nie wiem, czy tu nie można umrzeć. Awans. Krew ból. Dobra, słuchajcie, i tak to już się za długo nagrywa. To by było na tyle. Taka gierka na YouTube się raczej nie nadaje. Ciężko mi o niej cokolwiek powiedzieć. Podobno jest zarąbista. I zarąbista jest tutaj historia, natomiast początek no jest taki sobie. Także koniec filmiku, żegnam się z wami i do usłyszenia.